Poglądy i osądy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Pani. Panie Grzegorzu fajerwerki czy lasery i mapping? Lasery i mapping zdecydowanie fajerwerki nie są śmierć. Fajerwerki są po prostu zagrożeniem dla mieszkańców dla nas wszystkich. Mocne słowa, fajerwerki nie są śmierć. Tak, to są mocne słowa, ale to jest prawda. Federalna Agencja do Spraw Ochrony Środowiska zrobiła badania yy, i opublikowała raport. Ten raport jest yy, zatrważający. Proszę sobie wyobrazić, że takie chwilowe fajerwerki, wszyscy mówią, nic się nie stało, no to jest, przecież przez moment sobie postrzelamy, to jest yy, niestety, ale 15% rocznej emisji samochodów yy, na przykład w naszym mieście to jest aż 15%. To jest policzone, po prostu 4000 ton pyłów w całych Niemczech jest unoszonych w tym danym momencie podczas sylwestrowej nocy. Te pyły to jest stront, to jest bar, to jest kadm i inne metale ciężkie. To są nowotwory, to jest po prostu spowolniona śmierć niestety i musimy sobie zdawać z tego sprawę. Dzisiaj dyskusja o fajerwerkach wybuchła bardzo późno. Obraatusz obiecywał taką dyskusję, niestety do niej nie doszło. Została ona sprowokowana przez Młodzieżową Radę Miasta, ale dobrze, że do niej dochodzi. Dobrze, że możemy dzisiaj o tym rozmawiać, bo jest to bardzo poważny problem. No, zwłaszcza po wczorajszym artykule Nowej Trybunału Polskiej, która donosiła o 400 przedwczesnych narodzinach w naszym mieście. Tyle mamy narodzin przedwczesnych w naszym mieście w Opolu. To jest związane również z jakością powietrza, niestety, i jest to naukowo udowodnione. Mówi Pan, że ten, tej dyskusji brakuje. Natomiast jeżeli w mieście organizowana jest impreza, której częścią są, jest właśnie pokaz fajerwerków, no to ta dyskusja wraca tak naprawdę. Ta dyskusja wraca i tak naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy już dawno zmienić troszeczkę nasze myślenie. Już dawno odpowiedzialne władze powinny no, pójść po rozum do głowy. Po prostu. To co pan proponuje? proponuje przede wszystkim odpowiedzialność. Odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców. Proponuje po prostu frasobliwe wydawanie pieniędzy. Są inne formy, bardzo fajne formy spędzania tego czasu. Mieliśmy chociażby piękny pokaz mappingu i laserów podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który po prostu urzekał. Stać nas na to i myślę, że to powinno się już dawno w Opolu wydarzyć, skoro mówimy o tym, że jesteśmy zielonym Opolem, ekologicznym miastem, i że tak dbamy o środowisko, tak dbamy o mieszkańców. Powiem tylko tyle, że w ostatnio kilka dni temu w Łodzi prezydent Zdanowska ogłosiła, że fajerwerków nie będzie, proponuje za to. Show dronów na Pokaż niebie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, czy, czy to będzie na tyle y, wspaniałe, że opolanie to dostrzegą i zaczną wreszcie chcieć czegoś fajniejszego niż fajerwerki, które są po prostu przestarzałe i archaiczne. No ratusz, wypowiadając się na temat fajerwerków, mówi, że to jest tradycja, że mieszkańcy to lubią, że przychodzą tłumy na Sylwestra. No, w starożytnym Rzymie tradycją było rzucanie chrześcijan lwom na pożarcie i czy Oj, to była fajna nie No Ale tak niestety jest. Fajerwerki niosą są śmierć, podkreślę to jeszcze raz. Fajerwerki to zło. Czyli lasery i mapping powinny być, no w tym roku nie wiem, czy to się uda, ale. Mamy w przyszłym... XXI wiek, lasery i mapping. Proszę zobaczyć na, chociażby na YouTubie, jak wyglądają mappingi robione w Czechach, w Niemczech i w innych miastach Europy czy świata. To naprawdę robi wrażenie i. To byłoby naprawdę przeniesieniem Opola wreszcie w XXI wiek, jeśli chodzi o ekologię. Mhm. Jak pan ocenia inicjatywę Młodzieżowej Rady Miasta? Oceniam ją dobrze, aczkolwiek robienie kolejnej ankiety w tym momencie, po kilku już ankietach, które wskazywały jednak, że mieszkańcy chcą innej formy, jest trochę już no. Trochę późno, to, tego już się nie robi. To, powinniśmy pójść poziom wyżej, powinniśmy zacząć dyskusję szerszą, taką, którą zapowiadała chociażby pani Marcinia Goborska w tamtym roku, mówiąc o tym, że do takiej dyskusji dojdzie. Niestety do niej nie doszło. Czyli jak ta dyskusja miałaby wyglądać? Z kim? Kto z kim? Przede wszystkim powinniśmy mieć konsultacje społeczne. To jest raz. Po drugie, kampania informacyjna ratusza. Taka rzetelna kampania, która mówiłaby o tej szkodliwości tych fajerwerków. Dzisiaj niestety bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tej szkodliwości, ale to jest efekt. Pseudo pikników prowadzonych przez ratusz, podczas których używa się właśnie fajerwerków, co ośmieszyło nasze miasto już chyba wystarczająco. Mhm, czyli konsultacje plus szeroki stół, okrągły stół. Dokładnie tak. Niestety te, tak się nie dzieje, niestety z ekologami w Opolu się nie rozmawia, doskonale Państwo wiecie, jak to wygląda. Jesteśmy blokowani w mediach społecznościowych przez prezydenta, co również uranga jakimkolwiek standardom demokracji, czy ideą w ogóle Zielonego Opola, bo Zielone Opole to nie tylko rośliny, to nie tylko drzewa. To nie tylko skwery parki, ale Zielone Opole to troszeczkę większa y, filozofia Przede No wszystkim... właśnie, jak pan rozumie te słowa Zielone Opole ekologiczne? No opole. właśnie, zanim zabierze się ekologą hasło Zielone Opole i zacznie się je wypaczać, bo tak do tego niestety doszło. Y, to w tej chwili bardzo puste i wyświechtane już słowo Zielone Opole. To powinno się zastanowić, czym to zielono pole jest. Tak naprawdę to zielono pole to jest właśnie nie tylko te skwery parki, to jest również partycypacja społeczna, odpowiednie postępowanie ze społeczeństwem, konsultowanie wielu, wielu, wielu rzeczy na, wie, na wielu płaszczyznach ze społeczeństwem i ścisła współpraca ze społeczeństwem, ze społecznikami, z aktywistami, z ekologami, z organizacjami pozarządowymi. Niestety tak się nie dzieje. Czyli Każdy, Po pierwsze, dialog ma... z mieszkańcami, tak? Jak dialog z, te z, z, z mieszkańcami, tak. Dzisiaj mówimy o tym, że prezydent Arkadiusz Wiśniewski jest prezydentem dialogu. No Ja ten dialog widzę w mediach społecznościowych, kiedy na przykład jestem blokowany za e, no, nie, komentarz nie pomyśli pana prezydenta, tak? Można to sprawdzić i bardzo wielu ludzi jest za to blokowanych. Czyli Zielone Opole to po pierwsze dialog. Co po pierwsze, po drugie? dialog. Tak się właśnie buduje Zielone Opole. Po drugie? W, w drugie to już te właśnie płaszczyzny ekologiczne. Spójność przede wszystkim. No z jednej strony wyciągamy pieniądze z Unii Europejskiej na zielone inwestycje, czy tam też pseudo-zielone inwestycje, które są ubrane po prostu w ekologię, a z drugiej strony niefrasobliwie wydajemy pieniądze chociażby na fajerwerki. To jest y, dla mnie olbrzymia sprzeczność, tak? To, to, takie rzeczy nie powinny się niestety dziać. Mm -hmm. Nie chcę się stawiać w roli rzecznika ratusza, ale tak sobie myślę, że byłyby argumenty mówiące o tym, że tak, jest park 800-lecia. Dopłaty... My się śmiejemy, że 400-lecia, dlatego że brakło pieniędzy i będzie robiona na razie tylko połowa. Więc mówimy o połowie 400-lecia. Niech będzie 400-lecie, ale chyba docelowo 800. -lecia. Betonowy park. Była pani, widziała pani? Jeszcze nie byłam. Proszę ja pójść zdjęcia. zobaczyć. Te schody monumentalne, ta megalomania betonowa. No Tam jest bardzo wiele błędów. Ja będę o tym jeszcze mówił szerzej, ale to przy następnej okazji. A transport miejski na plus? Transport miejski niestety. Yy... Niestety na minus, jest niedopasowany, to jest raz. Po drugie, nie możemy się doczekać chociażby autobusu, linii autobusowej łączącej miasto z jedną z największych atrakcji Opola ogród zoologiczny. Dlaczego tam nie dojeżdża autobus MZK? Mamy parking, mamy infrastrukturę, ona jest praktycznie gotowa. Tam po prostu aż się prosi o to, żeby puścić tam ten autobus miejski, no z literką B jak Wolko chociażby. Ale może chodzi o to, żeby zostawić auto poza wyspą i już wyspy nie No właśnie, zostawić auto poza wyspą. Gdyby jeździł tam autobus, ludzie zostawiali, by część ludzi zostawiałaby swoje pojazdy. Niestety widać, jak to wygląda w sezonie. Te samochody są zaparkowane gdzie bądź, rozjeżdżane są, alejki parkowe. No to widać gołem okiem. Ale też jest na przykład system monitoringu jakości powietrza. Erli, można sobie sprawdzić, jak to zanieczyszczenie No niestety wygląda. to wygląda tak, że hmm, chociażby powiem na przykładzie tablic informacyjnych informujących nas o jakości powietrza, yy, które mieszczą się na przykład przy ulicy Nysy Łużyckiej. Koło budynku ZUS, gdzie na przykład podczas dużych, dużych stężeń tablica ulega tajemniczej awarii. Takie przypadki mieliśmy. Komunikaty wyświetlane są w cyklach, które nie pozwalają kierowcom zobaczyć tej ważnej informacji. Widzą kierunek halera dwie minuty, który wyświetla się przez minutę 55, mamy to zmierzone, następnie na cztery minuty pojawia się mały komunikat o jakości powietrza. To nie tak powinno wyglądać. Komunikaty powietrza powinny się wyświetlać również na, na przystankach autobusowych. Ale to nie mogą być komunikaty powietrza, które będą nas informowały o tym, jaki jest stan powietrza w stacji pomiarowej na ulicy Koszyka, która mieści się w pięknym zagajniku. Bo co mieszkańca Grudzic czy Malinki obchodzi, jakie jest powietrze na. Mówimy o czynnikach wiosiu, tak? Tak. Co nas obchodzi na Malince? Jakie jest powietrze na ulicy? Koszyka? My Chcemy wiedzieć, jakie jest powietrze na przykład na Malince, tam gdzie mieszkamy. No że tak dzisiaj aplikacja. mamy. Można spojrzeć na aplikację. No, można spojrzeć na aplikację, ale nie każda na nią zagląda, niestety. No to mamy, można do... mamy narzędzia, mamy tablice, nie korzystamy mhm. z tego. Na tablicach, na przystankach dalej tych komunikatów nie ma, czekamy. A jeśli chodzi o dopłaty do wymiany źródeł ciepła, są wystarczające? Nie wystarczające. Proszę sobie wyobrazić, że 90 parę kilometrów od nas we Wrocławiu prezent Sutryk wypowiedział wojnę smogowi, kiedy mają o wiele lepszą sytuację niż my. Mamy 43 dzień z przekroczeniami norm w Opolu, we Wrocławiu jest 20, więc oni mieszczą się zupełnie w granicach, w, granicach, w tych widełkach norm, mają o niebo lepszą sytuację, mimo tego, że są olbrzymim miastem, olbrzymim przecież milionowym miastem, tak? A jednak 330 milionów robi wrażenie. Dopłaty do, stuprocentowe właściwie dopłaty do wymiany pieców. Yy, program termokawka, który został uruchomiony, czyli ten taki dodatkowy pakiet. Jeżeli wymienimy okna, to mamy również je dofinansowywane. Zwolnienie mieszkańców na okres dwóch lat opłat czynszowych, jeżeli, jeżeli skorzystamy z obu programów, no. To jest jednak magnes i tylko głupi z tego nie skorzysta. Niestety w Opolu wygląda sprawa inaczej, jest o wiele gorzej. Grzegorz Ostromecki jest Państwa i moim gościem. To miski aktywista z opolskiego alarmu smogowego. Druga część naszej rozmowy na stronie www.radioopole.pl no właśnie, jakie są plany działania na yy, najbliższe miesiące polskiego alarmu smogowego? Sezon się zaczyna. Przede wszystkim musimy wrócić do uchwały antysmogowej. Ona nie może pozostać taka, jaka jest. Wszyscy chwalą się, że mamy uchwałę antysmogową. No, jest to mały sukces. Yy, mały, bo yy, znaczy, jest to sukces, dlatego że jest to, trzeci, to była to trzecia uchwała. Natomiast ona niestety nic nie wnosi. Widzimy po krakowskiej uchwale, która znacznie poprawiła jakość w tym chyba najbardziej zasmogowanym, yy, już legendarnym mieście. Polski, gdzie ze smogiem walczono po prostu bezskutecznie od lat. Powzięto uchwałę antysmogową, która zabrania palenia paliwami stałymi. I efekt jest taki, że jakość powietrza jest o wiele lepsza w tej chwili i to jest odczuwalne, na tyle odczuwalne, że pozostałe gminy również chcą tego typu rozwiązania wdrożyć. W Opolu na razie o tym nie słyszymy, na razie wszyscy się wzdragają, ale wydaje mi się, że powinniśmy spojrzeć realnie i popatrzeć na dobro mieszkańców. Przede wszystkim to powinna być myśl nadrzędna. Będziecie chcieli przeprowadzić jakieś rozmowy z Urzędem Marszałkowskim? Chcielibyśmy wrócić do tych rozmów, chcielibyśmy stworzyć harmonogram wymiany pieców, chcielibyśmy no, nakłonić Urząd Marszałkowski do tego, aby skorzystał z pieniędzy, które leżą. Ta pula jest olbrzymia, to jest 10 miliardów złotych do wzięcia. Te pieniądze leżą w Warszawie, to są pieniądze unijne. Trzeba by się po nie po prostu schylić i z nich skorzystać. To zrobił prezydent Sutryk, czując odpowiedzialność za swoich mieszkańców. Mhm. Grzegorz Ostromecki z Opolskiego Alarmu Smogowego był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do widzenia Państwu. Poglądy i osądy.